No dobra, wycieczka nie byłaby spełniona, gdyby się nie weszło na tą wieżę widokową. Dlatego na nią wchodzimy, naszą silną dzisiejszą grupą, która jest ze mną. Bacówka w oddali. Panorama robi się coraz ładniejsza. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Brennej Leśnicy. Idziemy na Stary Groń. Zaczynamy z takiego miejsca, od przystanku. Tu można zaparkować samochód i pójdziemy około godziny zielonym szlakiem. Przechodzimy przez taki most. W dole płynie Górski Potok. A to nasz początek szlaku, który wypiętrza się i idzie deniwelacją do góry. To początkowy szlak przebiega przez taką kamienistą ścieżkę, przez którą płynie woda. Najprawdopodobniej w nocy przeszła tędy zdrowa ulewa. No, mamy dzisiaj 16 czerwca 2022 rok. Na dole, zanim ruszyłem na szlak, ruszyli żeśmy, bo nie jestem sam, ruszyła też procesja. Powiem wam, jest 25 stopni Celsjusza, no wilgotność 100%. Popatrzcie na to, wszędzie mokro, błoto. No idzie się wstępnie bardzo ciężko. No miejmy nadzieję, że w dalszym biegu naszej wycieczki będzie przyjemniej. No w tym miejscu oznaczenie szlaku zielonego, którym idziemy, szlak skręca mocno w prawo i kieruje się stromo do góry, a tu taki stary pień drzewa, a właściwie to, co po nim zostało. No odnośnie czasu przejścia tego szlaku, no różnie piszą, ja powiedziałem około godziny. Choć na drogowskazach na dole pisało półtora. Oglądając internet, opisy, ludzie wchodzą tutaj w 50 minut i twierdzą, że to półtora. To jest nieprawdą. No wyciągnę wnioski na sam koniec filmu. Jeżeli nie zapomnę, to wam powiem o czasie tego wejścia, jak jest prawdziwy, faktyczny. Nie idę jakimś tempem zawodniczym. Zwykły, prosty, lekki trening. Po kilkuset metrach szlak zielony wychodzi na taką betonową drogę. Po prawej zabudowania prywatne parcele, a my idziemy do góry. No jestem w połowie szlaku zielonego na Stary Groń. Powiem wam, zajęło nam to, mnie to, bo idę z ekipą, która tam teraz zrobiła sobie odpoczynek. Zajęło nam to 30 minut, czyli bez żadnego problemu tym szlakiem dochodzi się w godzinę. Opis półtora godziny no jest niewłaściwy. No chyba, że są niespodzianki przed nami. Zobaczymy. No to ruszamy dalej. Ptaki wszędzie ładnie ćwierkają, powiem wam. Zrobił się taki chłodny wiaterek. Na dole była niesamowita zaducha. Czym wyżej, bym powiedział, że jest przyjemniej. No przeczuwam, że te korony tych drzew osłaniają słońce. Nie ma tej wilgotności na dole. Dlatego zrobiło się atrakcyjnie do chodzenia. Choć, powiem wam, deniwelacja cały czas rośnie. Ani chwili nie stanęła na równym poziomie. Cały czas do góry. Nawet i tutaj, parcela prywatna po prawej stronie, to już chyba ostatnia, w najwyższym punkcie tego przysiłka. A przysiłek nazywa się, bo nie powiedziałem wam wcześniej, właśnie Tłoczki. A my naszym szlakiem podążamy tutaj, w lewo, obok tego ogrodzenia. Droga betonowa, z płyt betonowych, zmieniła się w kamienistą. Jakby to urzec.
górska. No jesteśmy coraz wyżej. Coraz więcej wolnej przestrzeni. Z prawej strony już widać wierzchołki gór za moimi plecami. Bo z przodu nadal targamy do góry. Zapowiadają na dzisiaj bardzo silne burze w górach, dlatego zaczęli żeśmy nasze zwiedzanie i wycieczkę wcześniej rano. No może nie tak wcześnie, od godziny 9. Chcemy zejść przed 12 z krótkim odpoczynkiem na szczycie i tym podobnie. No nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, ale denivelacja, powiem wam, narasta. Narasta, jest coraz większa, coraz stromiej do góry, no ale jakby nie było, jesteśmy w górach, no czego tu się innego spodziewać. No sama przyjemność. No czym wyżej, tym ładnie. Coraz więcej widoków się pokazuje przed nami. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo zacienione miejsce, no paprotnika tutaj nie brakuje. Widać pierwsze prześwity, najprawdopodobniej punkt docelowy mamy przed nami. No a więc dotarli żeśmy do celu. Stary Groń, jego najwyższy punkt znajduje się tutaj, w tym miejscu. Tutaj mamy wieżę widokową, no i bacówkę, która znajduje się zaraz za nią. No i malownicze widoki. No jesteśmy, jak wcześniej wspomniałem, na Starym Groniu, no wysokość jego to 798 metrów nad poziomem morza. No, ogólnodostępny grzbiet górski, no w Beskidzie Śląskim, na terenach Brenny. Więc mamy tutaj mapę na szczycie, że tak skromnie powiem. Zobaczcie, Brenna znajduje się tutaj, tak? A my weszli żeśmy tutaj na Stary Groń. No wokół wieży są tablice dydaktyczne odnośnie tego, co tu występuje. Jedna, druga, murawy kserotermiczne i tym podobnie. I roślinno, która tutaj występuje. Jak i owady. A tutaj ostatnia tablica z prawej strony pokazuje stopy zwierząt. No dobra, wycieczka nie byłaby spełniona, gdyby się nie weszło na tą wieżę widokową. Dlatego na nią wchodzimy, naszą silną dzisiejszą grupą, która jest ze mną. Bacówka w oddali. Panorama robi się coraz ładniejsza. Już z tego pierwszego piętra wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Zobaczymy, jak jest u samego szczytu. No jesteśmy już na szczycie, w oddali widać wielką Czantorię i jej wyciąg z granicą państwa. No powiem wam, jednak się sprawdziło. Około równej godziny zajęło nam przejście
do góry na Stary Groń zielonym szlakiem, a nie godzina 30, błędne oznakowania, no chyba że ktoś chodzi naprawdę pomału. No ja powoli będę kończył mój materiał na dziś. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał. Za co serdecznie dziękuję, zapraszam do moich archiwów na kanale, jak i filmów, które niebawem powstaną. Mamy panoramę i powoli coś na niebie się kłębi. No zapowiadają burze, ale gdy one się tutaj zaczną, my już będziemy na dole. Do usłyszenia z Brennej.